Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy. Dziadzia, dzisiaj ze mną Zymul i ich klinerek do skór. Co tu dużo pisać? Wpisać, przepraszam. Co tu dużo mówić? Bomba. Dla mnie rewelacja. Tani nie jest. Tani nie jest. 80 zł. Tu mamy tego 230 bodajże chyba. Gdzie tu jest? No nie ma tego dużo. No, także tak, 236 ml. Zapach. Słuchaj, jest super, taki, kurczę, ani to skóra, ani to szampon, bomba, w ogóle nie męczy, umila robotę fantastycznie. Co mi się nie podoba tutaj, to dawkowanie tego produktu z tego atomizera, z tego względu, że go pluję. Co lepsze, tego produktu, do tego produktu tak naprawdę nie potrzebujesz pianowniczki. Jedno psiknięcie na szczoteczkę i raczej na większą, no to ze dwa razy powiedzmy, i robi fenomenalną pianę. Z pianowniczki to jest ogień. Nie chciało mi się przelewać, bo, że tak powiem, produkt na wagę złota, zawsze przy przelewaniu gdzieś tam te ubytki są. Bomba, produkt bomba. W ogóle po tym produkcie skóra, tak jakby ona była już odżywiona. Zresztą tu jest napisane, że zawiera sobie glicerynę, także tutaj, no tutaj nie ma półśrodków, no zymulek. Także produkt fenomenalny, pH neutralny, pH 7, a zbiera cudownie. Tak jak było widać i rzeczywiście po nim skóra, czuć, że ona, kurczę, nie dość, że jest wyczyszczona, to jest taka, kurczę, mięciuchna, przyjemna, naprawdę produkt fantastyczny. Niestety, no, nie jest to tani produkt, ale od czasu do czasu warto sobie takiego skurczybyka zarzucić, żeby sobie czymś przyjemnym popracować. Z reguły to są te cleanery, one są tak jakby, powiedzmy, suche niby, że kecap, moim zdaniem, o, kecap, tam czujesz, że ona tak jakby, kurczę, nawilżał rzeczywiście.
A ten to jest w takiej formie, taki troszeczkę jakby olejku. On nie, to nie jest taka typowa woda, zresztą to widać w butelce, jak on się przelewa, że on taki jakby był troszeczkę... To jak pracujemy olejkiem. O, olejek, który przy pracy pięknie zamienia się w pianę. I to jest w tym produkcie fantastyczne. Tak naprawdę osobiście ja nie widzę minusów, jeżeli chodzi o ten produkt. Jeżeli masz możliwość, to... Czy masz możliwość? Nie to, żebym zachęcał do zakupu, bo to nie jest tani produkt, ale jeżeli będziesz miał możliwość gdzieś dostania próbki, ewentualnie kupić go tanio, warto. Naprawdę warty jest swoich pieniędzy. No dobrze, ja się z Tobą żegnam, dzięki za obejrzenie. Zymulek jak to Zymulek, zawsze poziom trzyma, przy tym produkcie również. Ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!